160 lat po tym, jak tutaj pod Żyżynem polskie oddziały powstańcze pokonały oddziały rosyjskie, spotykamy się ponownie po to, żeby złożyć hołd, oddać cześć wszystkim tym, którzy tu polegli, ale też przypominać wielką wiktorię polską. No w tym miejscu między narodami germańskimi a narodami ruskimi na przestrzeni wieków niestety nie było zbyt wielu okazji, w których mogliśmy zwyciężać w taki sposób jak pod Żyżynem. To, że istniejemy, to, że jesteśmy, to, że mówimy po polsku, to, że żyjemy w wolnym, niepodległym państwie zarządzanym przez Polaków, to jest efekt tego, że wygrywaliśmy tak czy inaczej. Ale wiele potyczek to były potyczki rzeczywiście przegrywane, wiele bitew to były bitwy przegrywane i wiele dramatów, wiele cierpień narodu polskiego na przestrzeni wieków to był efekt tego, że jesteśmy tu, a nie gdziekolwiek indziej między narodami germańskimi a narodami ruskimi. Tym bardziej dzisiaj chcemy świętować zwycięską bitwę pod Żyżynem i to takie zwycięstwo bardzo okazałe, zwycięstwo powstańcze 160 lat po tym fakcie. I niech to będzie również bardzo dobry prognostyk na to, co się będzie działo w kolejnych miesiącach i latach, bo tak jak świętowaliśmy te rocznice bitwy pod Żyżynem przez ostatnie lata, tak myślę, że nigdy nie mieliśmy w świadomości z kolei tak blisko zagrożenia znów ze strony Rosjan, znów ze strony Wagnerowców, ze strony koalicjantów Rosjan, którzy są całkiem niedaleko i którzy dopuszczają się prowokacji, którzy dopuszczać się będą prowokacji na pewno bardzo często i którzy niestety zafundowali brutalną wojnę na Ukrainie. To, co się stało 160 lat temu, niech będzie przedmiotem naszej dumy, niech będzie przedmiotem naszego szacunku dla wszystkich tych, którzy wywalczyli nam niepodległą ojczyznę i niech będzie również takim drogowskazem dla nas wszystkich, jak ma wyglądać zwycięstwo Polski w kolejnych latach, dekadach i wiekach. Dziękuję bardzo.